Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, rozpoczęły się Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w szachach 2022. Bierze w nich udział m.in. Levon Aronian, Wesley So z tych najlepszych graczy. Tutaj polski akcent, bo Dariusz Świercz również gra w tym turnieju, ale też gra Hans Niemann. No pewnie jak dobrze się orientujecie, tutaj sprawa Niemanna, jeśli chodzi o oszustwa, jest szeroko komentowana. Ciekawy jestem, jak sytuacja się potoczy dalej. Oficjalne stanowisko Chess.com jest oczywiście takie, że w ponad 100 partiach, około 100 partiach Hans Niemann oszukiwał, było to sprawdzane. Nie wiem, nie chciałbym się też tak mocno w to zagłębiać, ale postanowiłem przeanalizować partię z pierwszej rundy ze Stanów Zjednoczonych właśnie. Zanim to jeszcze tylko wspomnę, że miałem dziś przyjemność na ten temat, na temat Niemanna, króciutko, ale też na temat refleksu szachisty czy turniejów szachowych, opowiadać w Polsacie News na żywo. Zamieszczę wam link w komentarzu. Ale zanim to jeszcze właśnie chciałbym pokazać tutaj, jak przebiegała kontrola przed pierwszą rundą. Zwróćcie uwagę, może w milczeniu sobie kilka sekund pooglądajmy. Tu widzimy, jest sprawdzanie Niemanna i teraz, no właśnie, wszystko od stóp do głów. Powiem wam szczerze, ja mam swoją teorię. Jeżeli faktycznie oszukiwał, to mogę się domyślać, jak to jest robione. Ja miałem rozmowę, no właśnie, zobaczcie, tutaj śmieszna akcja, prześwietlane jest z każdej strony. Miałem rozmowę z takim, no moim powiedzmy kolegą, który bardzo dobrze zna się na technologiach tego świata, powiedzmy w ten sposób, no i coś tam mniej więcej mi rozjaśnił ewentualnie, jak to mogłoby wyglądać. Moi drodzy widzowie, przejdę teraz do partii, którą rozegrał właśnie Niemann kolorem czarnym z młodym 16-letnim arcymistrzem Yu Christopher Wujin, 2563 gość. No i zobaczymy, jak się ta partia potoczyła. Otóż D4, skoczek F6, skoczek na C3, D5, goniec F4. Mamy taki jobowa system troszeczkę. Tutaj posunięcie E6. Na razie wszystkie ruchy są jak najbardziej normalne. Ten ruch, skoczek B5, jest ruchem naturalnym, tak się gra. Tutaj z planem takim, żeby zaatakować tego pionka C7 oczywiście. I jedyną odpowiedzią słuszną to jest oczywiście skoczek A6. Ten ruch wygląda dziwnie, ale jest to normalne posunięcie, wszyscy tak grają, dlatego że w następnym ruchu jest C6 i ten skoczek nie ma tutaj co robić, więc będzie musiał wrócić na swoje miejsce. A skoczek na A6 teoretycznie stoi źle, ale on się oczywiście też może przestawić przez B4, czasami przez C6, a czasami ten pionek z C6 może zagrać na C5 i skoczek się przydaje również i podpiera punkt właśnie ten C5. Następnie jest E3, goniec E7, skoczek F3, roszada, żadnych dziwactw tutaj nie ma, goniec na E2 i no widać teraz, ja specjalnie robię analizę z silnikiem, z oceną, zobaczcie, skoczek H5, Niemann zagrywa skoczek H5, ale to jeszcze absolutnie o niczym nie świadczy. Ja tutaj nie chcę też go jakby powiedzieć osądzać po partii, tylko no, to jest normalny ruch, to jest naturalne posunięcie. Arcymistrz jest w stanie to wykonać. Też zwróćcie uwagę podczas rozgrywania tej partii na czas. Tu jest po lewej stronie czas. Niemann ma 1.12, a tutaj młody arcymistrz 1.32, więc białe grają szybko, a Niemann się zastanawia. Goniec zagrywa na E5 i tutaj nastąpiło F6. Co ciekawe, pierwsza linia silnika póki co, tutaj się posiłkuje oczywiście czeskomem, linia silnika mówi C6, skoczek wraca, F6, goniec i tam na przykład G6. Ok, to jest wszystko normalne, tutaj też się nic nie dzieje, dlatego że nastąpiło F6, goniec wrócił, i C6, czyli zmiana kolejności ruchów. Teraz również można zagrać posunięcie G6 jak najbardziej. Widzimy, że jest też goniec D7 do dyspozycji oraz posunięcie C5. No C5 jak najbardziej logiczne posunięcie według mnie. Drapanie centrum, że tak powiem. Roszada. Tutaj skoczek zbił na G3, nic się nie dzieje. HG, normalna sytuacja i posunięcie C4. Ciekawy ruch, ale też zwróćcie uwagę, ile czasu zużył Hans Niemann po 12 posunięciach. Muszę stwierdzić, że to jest sporo czasu zużytego, jeżeli chodzi o rozegranie takiego debiutu
No, mało skomplikowanego na ten moment, więc no ciekawe. Pozostawiam Wam pole do popisu w komentarzach, także zobaczymy, co, jak to się to rozwinie. Posunięcie 4, ruch spoko. Tutaj podrywamy centrum, chcemy wybić. Goniec na b4 i to też jest logiczne, jak najbardziej. Chcemy zbić skoczka, chcemy zbić pionka. Skoczek broni pionka, czyli zbijamy skoczka, zbijamy pionka. Prosta rzecz. ED. I skoczek na B1 ze strony tutaj białych. No już widzimy, że tutaj młody zawodnik troszeczkę myśli, ale nadal powiedzmy rozgrywa ten debiut dosyć szybko. 1.14 na zegarze. Skoczek C7. Posunięcie C3. To są wszystko ruchy normalne. Goniec D6 najlepsze. No jest zagranie, ale to jest też logiczne. Goniec tutaj po prostu jest aktywniejszy. Skoczek z B na D2. No, w ogóle w zamkniętej pozycji można wykonywać szereg posunięć niekoniecznie najlepszych, które dalej będą utrzymywać pozycję w dobrym szeregu, że tak się wyrażę. Również w dobrej pozycji można, znaczy wykonując ruchy nie najlepsze w zamkniętej pozycji, można mieć nadal pozycję całkiem okej. Okay. Tak chciałem to ująć. Tutaj czarne zagrały B5. I teraz posunięcie skoczek A1. Tutaj wygląda na to, że białe taki niefortunny plan przyjmują. Ten skoczek oczywiście chce się przemanewrować. No można by było na przykład kopnąć A4, spróbować tutaj poderwać. W ogóle mi się ta pozycja białymi bardzo nie podoba z prostego powodu. Para gońców u czarnych troszkę wyżej centrum. I tyle w temacie. Bezpieczny król. Więc pozycja czarnych bez żadnego wysiłku według mnie jest przyjemniejsza. Nie mówię, że lepsza, ale jest przyjemniejsza. Ale oczywiście walka trwa. Tu skoczek A1 to jest niedokładność białych. Na co czarne odpowiadają goniec E6. No, widzimy, że pierwsza linia silnika mówi A5 na przykład. To wydaje się bardzo logiczne, żeby przepychać B4. I to też naturalne posunięcie według mnie. Jakby tutaj Niemann zagrał, to jak najbardziej ok, ale poszło goniec na e6. On się zastanawiał tutaj, zobaczcie też długo, 7 minut około. Goniec e6, no wyprowadził figurę. Ok, skoczek na c2, hetman d7, czyli też powiedzmy nie najlepszy wybór, jeśli chodzi o silnik. I wieża na e1 i król h8, mówi tutaj silnik, albo wieża ab8. To są też równorzędne ruchy według oceny maszyny, ale a5 też wydaje się ok. No i właśnie a5 jest zagrane. Logika. Chcemy grać B4, proste. A3, zrozumiała sytuacja, zrozumiały też ruch. Trzymamy punkt B4 mocniej. G6 nastąpiło. No tak, to trzecia linia według tutaj czeskoma. Skoczek F1 nastąpiło. I teraz zauważmy, że czarne mają przewagę taką minus 1, 2, minus 1, 0,5. No okej. Okay. Niemann nie zagrywa żadnego z tych posunięć, które tutaj jest wyświetlane i zagrywa H5. Tak jak mówiłem, ten ruch wydaje mi się ludzki i fajny z jednej strony, bo bardziej bierze pod kontrolę punkt G4, no i taka budowanie takiej przestrzeni na skrzydle królewskim. Tutaj jest następny ruch hetman D2, król G7, logiczne oczywiście, nie chcę wpuścić hetmana i posunięcie F4. W tym momencie następuje wieża H8, czyli tutaj widzimy druga linia. Ale ja tu też nie chcę tak bardzo sugerować, oczywiście, bo to są ruchy, które jest w stanie wykonać każdy arcymistrz. Nie są to trudne naprawdę posunięcia, więc no, w tej pozycji szczególnie nieskomplikowanej. Ciekawy jestem, czy będzie tutaj partia Niemanna w sposób rozegrana taki bardziej ostry i tam można więcej, powiedzmy, wyciągnąć informacji. Zobaczymy. Posunięcie wieża H8, goniec na F3, tutaj z poderwaniem centrum F5 nastąpiło. Wieża E2, wieża AB8 jest pokazane, a Niemann zagrywa skoczek E8. Ale to są cały czas logiczne ruchy. Zobaczcie, skoczek wchodzi na F6, żeby zajmować lepszą pozycję. W ogóle pozycja czarnych jest bardzo, bardzo przyjemna. Wieża AE1, goniec F7, rzecz jasna. I teraz bardzo ciekawe posunięcie młodego arcymistrza, mianowicie wieża E5. Bardzo ciekawy ruch, bardzo. Tłumaczę, dlaczego oddanie jakości tu jest interesujące. Dlatego, że po wybiciu wieży wybijamy pionkiem i tutaj skoczek łapie
fajne pole na d4, a następnie skoczek może wejść też na e3. Ja to przestawię kilka ruchów. Skoczek c7, żeby zająć pole e6. Skoczek d4, na przykład wieża ab8, żeby wejść pionkiem, atakować z tej strony, no bo to jest też taka logiczna kontynuacja czarnych, żeby otwierać linię i kontynuować, znaczy realizować przewagę jakości w sposób chyba prosty. No i skoczek e6, ale ten układ białymi wydaje mi się, że jest całkiem interesujący. Może nie jest łatwy do grania, ale tutaj podważamy, tutaj czasami jakieś e6 wchodzi, no to trochę może wchodzę w abstrakcję, ale czekamy na dobry moment, na jakieś tam uderzenie oczywiście, albo po prostu stoimy w miejscu białymi i próbujemy cokolwiek tutaj zdziałać, bo po h4 na przykład można g4 zagrać, to już by było białymi bardzo dobre, więc h4 jest raczej ruchem niemożliwym. To taki, taka mała powiedzmy dygresja, jakby co by było gdyby. Skoczek zagrał na f6, czyli Niemann jeszcze tej jakości nie wziął, skoczek na e3, 3, posunięcie h4 i zobaczcie, że też silnik mówi wieża af8, czyli pierwsza linia wieża ab8 na przykład tutaj, posunięcie wieża ad8. No jakby zagrał wieża ad8, to bym się zdziwił, bo trochę nie rozumiem tego ruchu, ale dobra, poszło h4, ale cały czas wszystko jest pod kontrolą. Hetman f2 i teraz Niemann popełnia błąd, bo tutaj według silnika jest posunięcie skoczek h4. Nie pytajcie mnie dlaczego. Podważenie pewnie pionka. Zakładam, że tak jest. Wybicie tutaj to będzie pewnie korzystne czarnymi. Może i tak. A Niemann gra h3. I ten ruch jest dziwny. No jest taki słaby po prostu. Nie dający tutaj czarnym nic. No oczywiście ten pionek zasuwa. Jak wybicie to wieża bije, tam się otwiera linia. Ale nie ma żadnych gruźb przy tym gońcu. Bo zawsze pilnujemy pola h1 na przykład. No niestety białe też się rewanżują błędem grając wieża e2. Zwróćcie też uwagę na czas. Niemann ma 3 minuty. Więc on gra tutaj tak naprawdę, musi grać bardzo szybko. A przeciwnik 35 minut, czy prawie 36. No... Więc sporo czasu, żeby wykonać dobry ruch. I dziwię się trochę, że białe nie dostrzegły taktycznych uderzeń. Mianowicie, można było zamiast wieża e2, co jest błędem, zagrać skoczek na d5. Ciekawe zagranie, dlatego że po wymianie na d5 goniec wybija. No jeżeli wybija skoczek, to wieża, sprawa jest prosta. Ale po wybiciu na e5 wieży, goniec a8. No właśnie. I tutaj się bardzo upraszcza. Jeżeli byłoby bicie na f4, bo tak też silniki podpowiadają, tutaj też jest wtrącenie h2, ale to za moment. Po prostu wybijamy, dlatego że wieża cały czas też może odbić gońca. I po wybiciu na f4 mogłoby nastąpić h2, król h1 i bicie tutaj. Możliwe, że białe to widziały. Nie jestem pewny, ale jakbym miał zgadywać, to też ta pozycja mi się bardziej czarnymi podoba z uwagi właśnie na tego pionka. No silnik mówi jedno, bo silnik się zawsze tutaj broni, więc pionka na h2 trzeba bić, ale wizualnie wygląda źle, bo to skoczek wchodzi na g4, wieża na h8, ale też nie do końca widać, jak to czarnymi realizować. No, arcymistrz, mimo że ma 16 lat, to według mnie powinien jakieś takie rzeczy tutaj podejmować. No wieża e2 to stoi w miejscu i czeka na egzekucję troszeczkę. Wieża ad8, nie ma tego ruchu według tutaj trzech linii, wieża ad8, no właśnie, to jest chyba wzmocnienie tutaj tego punktu, ale też zejście z diagonali, która może się otworzyć. Hetman zagrał na e1, no to błąd białych ewidentnie, według maszyny, skoczek e4, ruch nie jest trudny. Zauważmy, że też czarne cały czas czekają na dobry moment, żeby zbić tą wieżę. No białe już tą wieżą nigdzie tam nie poruszą, więc ta wieża jest na spisana na straty, ale też na takie pozycyjne straty powiedzmy, bo po wybiciu jest wybicie i tam skoczek wchodzi na d4. Skoczek wszedł, g4 ze strony białych, bicie, bierze i to też nie jest najlepszy ruch w tym momencie według silnika, najlepsze jest bicie. Ale tutaj też się nie zagłębiam po co i dlaczego tak bardzo mocno. Ja też widzę, że bicie w pewnym momencie na e5 istnieje, więc pewnie to wykonuje. No i teraz w innej kolejności po prostu zbija. Wieża g2, zobaczcie, Niemann ma 2 minuty. Wieża h3, w tym momencie, no tak, to jest, zobaczcie, najlepsze posunięcie w partii. Ale myślę, że to też nie jest aż takie trudne posunięcie, dlatego że nie można się zasłonić, skoczek broni, tutaj jest atak, podpieranie. Próba po prostu wzięcia gońca, który też pilnuje g4, no, ruch jak ruch, powiedzmy. Okej, okay. W tej sytuacji, no, białe się niestety mylą. E6. No to jest gruby błąd. Jeżeli by tutaj białe na przykład zbiły skoczka, pionek by wybił,
Skoczek by mógł wejść na d4, bicie na g4 i skoczek bije na g4. No i powiem szczerze, ta pozycja oczywiście silnik lubi czarne, minus 1,5, to jest sporo, ale z praktycznego punktu widzenia jeszcze czarnymi trzeba bardzo dokładne ruchy wykonywać, bo te pionki mogą robić krzywdę, ta wieża na g2 również, te skoczki też są blisko. To jest oczywiście tylko tak powiedziane bardzo powierzchownie, może tutaj są super konkrety, ale myślę, że białe mogły tu spokojnie spróbować właśnie w ten sposób pograć. No, szachy to gra błędów, jak widać, białe robią błąd. No, otwieranie pozycji e6, tak, jakiś tam zamysł. Goniec wziął pionka, bicie gońcem i tutaj do końca to poszło, to nie było trudne, skoczek d4, hetman f6 najlepsze nastąpiło, ale to też logiczne raczej. No, nie można zbić na f4, bo tam widełki grożą na e6, więc hetman wraca. Goniec zbił, no i teraz najlepsze posunięcie. Oczywiście jak zbijemy pionkiem tutaj, to też jest ok, ale wieża e8 jest zdecydowanie lepsza. Nie jest to trudne posunięcie, wieża wchodzi po prostu do gry. f5, wieża bije e4, hetman f2 i wieża e na h4. Z e na h4, czyli jedyny ruch, który tutaj daje konkretne możliwości. Zobaczmy, że tutaj grozi bicie na g6, ale to też, no właśnie, no to trzeba działać na konkretach. Ciężko mi ocenić tę partię, powiem wam szczerze, tak obiektywnie, czy coś tutaj się działo nielegalnego. Wydaje mi się, że nie. Wieża bije g6, tutaj poszło wybicie. No tutaj jest dosyć prosta taktyka, wybicie. I wieża H2, no tak, tutaj wzięcie piona, ten pion jest ważniejszy, wystarczy zrobić wolnego pionka. Nastąpił król F4, tutaj B4 niby wygrywa, a tuż bez większego znaczenia, król chce podejść tu i skoczek jeszcze tam, więc nastąpiło bicie zapewne, dlatego też i król E5, B4, bicie i C3, ten pionek już tutaj maszeruje. B5, no i tutaj białe już, czarne, przepraszam, zagrały, wieża bije B5 i po partii, czarne wygrały. No cóż, pozostawiam wam ocenę tej partii. Ciekawa sytuacja się dzieje, wielki szum wokół Niemana, a on gra sobie mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w szachach. Dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.